Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek serii War Thunder. Więc bez zbędnego tłumaczenia przechodzimy po prostu do gry. Wypróbujemy też ten nowy samolot. Po raz kolejny sobie nim polatam. Bitwy zręcznościowe oczywiście, realistyczne i symulacyjne odpadają. Nie lubię, wolę te standardowe zręcznościowe. Jest ok. Co do zaproszeń od Was, pewnie sporo tych zaproszeń przyszło, nowych wiadomości 6. Czekam na kolejne. Wszystkie zaproszenia akceptuję i ze wszystkimi Wami, znaczy z każdą ilością Was będę chciał sobie zagrać, jeżeli będzie taka możliwość. Więc jak będziecie online, będę pisał czy to na moim Facebooku, czy na Google+, ale pewniej na Facebooku, że będę jakoś grał w przeciągu najbliższej godziny czy coś i fajnie jakby wtedy się pojawiło parę osób, stworzymy jakiś wspólny szwadron i polecimy do bitwy. Byłoby ok, naprawdę. Więc zakładajcie konta, zapraszajcie mnie w grze, no i śledźcie Facebooka, żeby wiedzieć po prostu, kiedy gramy. I to będzie nasz system, który powinien działać bez szwanku. Bo wy dostaniecie jasną informację, a ja będę wiedział, że w ogóle się do was odezwać. No bo założycie konta i dacie mi znać w zaproszeniach, że jesteście w grze. Ok? Jeżeli możemy się tak umówić, to po prostu napiszcie w komentarzu, czy jesteście zainteresowani taką formą wspólnej gry. Jeżeli tak, to myślę, że kolejny odcinek już zrealizujemy w ten sposób. Czyli wy mnie zapraszacie, ja daję informacje na Facebooku, wbijacie do gry, tworzymy wspólny szwadron i wchodzimy do bitwy. Dobra, tu się zaczyna dziać całkiem sporo. Może ja się... Kurde, ten tutaj banana na mnie leci. W zasadzie. Dobra. Spróbuję go dorwać, może się to uda. Wow! Co to w ogóle było? Jak ja nie lubię tych samolotów, co tak na strzała zdejmują. Przecież koleś mi nawet nie dał szansy żadnej na reakcję. Po prostu podleciał i mnie zdjął. To czasami jest trochę denerwujące, ale właśnie dlatego ja mam jeszcze cztery inne samoloty. Żeby się nie przejmować takimi śmierciami nagłymi. Więc teraz zmniejszymy może trochę pułap. Wysprzemy moich ludzi. Bo tam na górze działo się trochę za mało. Trochę nudnawo było. A tutaj coś widzę. Jakąś walkę. Zmierzamy w tamtym kierunku. A tutaj bliżej może kogoś zahaczę jeszcze. Hop. Jest. Shadow. Ten jest bliżej. Dobra. Teraz go dogonię. Mam taką nadzieję, że go dogonię. On już obrywa ostrzał za moim leci ktoś jeszcze. Wow. Pięknie go zdjęli. Ja przy okazji zahaczyłem chyba jeszcze swojego sojusznika. To już mniejsza. Dobra, musimy go dogonić. Ło, chciał we mnie wlecieć chyba. Dobra, 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 łapko, łapko. Łapko, łapko, łapko. Ojej, chyba mam ogon. Wow. Nie myślę, że on z rakiet do mnie wypalił. Dobra, mam wsparcie. Będę sobie tak powolutku tutaj latał, że wreszcie on mnie wyprzedził. No właśnie. O właśnie. I o to chodziło. Teraz tylko go nie zgubić i będzie w porządku. Powinno być w porządku. No dawaj, dawaj, dawaj. Wyprzedź mnie jeszcze raz. Idę. Trochę za bardzo zwolniłem i jakby moja zwrotność się ograniczyła maksymalnie. Więc teraz to już jest latanie w kółko i w zasadzie to on mnie dorwał, nie ja jego. Dobra. Może teraz. Mam wrażenie, że on jest trochę bardziej zwrotny w tym naszym starciu. Wow, 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 wow. Może dlatego, że ja mam uszkodzone skrzydło już. Dawaj go.
Zrobimy tak. O, szansa dla mnie. No, ściskaj go. Dobra, mam go. To było niezłe. Okej, mam kolejnego już na radarze. Lecimy niżej. Dostał. Dajmy mu przelecieć. Okej. Aha, on ma chyba działko z tyłu jeszcze, bo walił do mnie mimo tego, że mnie wyprzedził. No, ma działko z tyłu. Może się dla mnie... O, dobra. Mam cięższą amunicję, trzeba to wykorzystać. Dobra, leży. Dobra. Jest nawet nieźle to poszło. Jeszcze jeden, nadlatuje. Dół, góra. I lecimy z nim. Dostał. Kurde, patrzcie, jaki on jest zwrotny. P400. Nie ma amunicji. Dobra. Padaj. Wow, dostał wsparcie. Szkoda, mało brakowało. A, widzicie. Fajny samolot. Dobra, lecimy dalej z tymi lekkimi myśliwcami. Później uderzymy w coś ciężkiego. Dobra. Gdzie my tu mamy jakiegoś wroga? W zasadzie przed sobą. Gra bez nazwy. Spoko nazwa. Spoko nazwa. Rampy z nazw. Chociaż tutaj coś się chyba dzieje. Aha, tam na górze jest. No nic. Nie będziemy się nim interesować, bo jest za wysoko. A, zainteresujemy się graczem bez nazwy. Okej, okay, odetniemy mu drogę trochę. Tutaj też się na dole dzieje. I tam widzę, że dostaje wsparcie wróg, więc ja się zajmę tym wsparciem. On już siada na ogonie moich sojuszników. Aj, nie udało mi się go wyratować. Może go przynajmniej pomszczę. Wow! Kurde, aż go miałem na muszce. Dobra, 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 powoli. Leży. No. Ładnie oberwałeś, kolego. Ale zdążył się jeszcze ewakuować. Dobra. Trochę jestem w sercu bitwy w zasadzie. Wszędzie dookoła coś się dzieje. To lecimy w tamtym kierunku. Tutaj mamy jakiegoś kolesia. Goni mojego sojusznika. No w zasadzie wszyscy czterej go mamy tutaj na muszce. Miał pecha po prostu. Co mamy przegrać? My mamy przegrać. Więc coś czuję, że zaraz im rozwalimy wszystkie samoloty, jak to dalej tak pójdzie. Okej, tutaj trzeba pomóc koledze znowu. Leż, płać się. No dobra. Góra, góra, góra. Wow! Ale far. A tamty się rozbił chyba. No, rozbił się. Teraz on nie będzie zagrażał. Tu mamy kolejnego. Wow! Ło! Wow. Co to było? Jaki fart w ogóle. Ja nie wiem, co ja mam dzisiaj takiego farta. Drugi raz się już zderzyłem i drugi raz przetrwałem zderzenie. No, dawajcie amunicję. Amunicja, amunicja, amunicja. Kurde. Miałem na muszce normalnie, na widelcu go miałem. Dobra. Zniszczy cel. Okej, trochę jestem poobijany. Nawet bardzo poobijany. Dobra, lecimy w tamtym kierunku.
tutaj mamy toniki jakiegoś. Banana znowu wpadł. Chodź tu, bananie. Góra, 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 góra. Może go odetnę jeszcze. Mam ciężką amunicję załadowaną, więc jak już trafię, to powinno się udać. O, za wysoko. Nie mam tyle mocy, żeby go dogonić. Dobra. W zasadzie poza tym bananem jakoś się wiele nie dzieje na mojej pozycji, ale my już przegrywamy. Niestety. Niestety. Dobra, fajna, fajna bitwa, fajny meczek za mną. A więc to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie ten materiał, no i przede wszystkim napiszcie mi, co myślicie o naszym nowym systemie rozgrywki. Czyli wy mnie zapraszacie, ja wam daję informacje na Facebooku czy gram, tworzymy wspólny szwadron i wchodzimy do bitwy. Więc dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i cześć!